Dobrze, teraz trochę o presji. Niektórzy myślą, że presja to jest tylko ciśnięcie barkiem na szczękę, tak? Ale to nie wszystko. Bo presja to może być i w gardzie, może być i podczas przejść gardy, i w stójce, w każdej pozycji. Pozycja dominująca to jest najlepsza pozycja, w której możemy wykorzystać presję. Tak? A presja to jest utrudnianie życia przeciwnikowi. Tak? Może być presja i psychiczna, i fizyczna. Nie? To czasami przez samo to, że kogoś trzymamy, on psychicznie już ma dużą presję. Tak? Ale tutaj pomówimy o takiej presji, gdzie wywołujemy ją fizycznie, czyli naciskając na pewne punkty i blokując pewne punkty. Nie? Jeżeli na przykład w pozycji bocznej jestem i chcę użyć dużo presji na nim, żeby mu było bardzo niewygodnie, no to staram się przygnieść jego przeponę. Czyli ten mięsień, który odpowiada za między innymi, jeden z mięśni, nie? Który odpowiada za oddychanie. Więc kładę mu rękę wzdłuż kręgosłupa, tak? Kładę go na tą rękę i przygniatam swoimi żebrami, tak? Jego przeponę. O, już się cieszy. Więc o to chodzi, żeby z dwóch stron była ta presja, ta prasa, nie? Ja go zgniatam tu. Innym typem presji jest, przesuń się, jest presja barkiem na jego szyję. Tak? Nie na twarz. Też może być presja, bo tu jest też niewygodnie i mogę go obrócić jakby w drugą stronę, ale moim zdaniem ważniejsza jest to presja na jego szyję. Tak? Ja często sobie wchodzę aż pod pachę przeciwnika, idę barkiem nisko na klatę i wchodzę presją na jego szyję. Dzięki temu ja mogę go nawet zadusić. Tak? Zobaczcie, jak on się odwraca. Nie? Ja mogę go obrócić, wykorzystać to, żeby pójść do jakiejś techniki. Tak? Na przykład dzięki temu tutaj o, wykorzystałem sobie to, żeby pójść do balachy. Więc presja, tak, jedną ręką, drugą ręką jest bardzo fajna. Presja kolanem na brzuchu, tak, to samo. Wjeżdżam mu na przeponę. Nie wjeżdżam, tak, tutaj na biodra, ale tutaj jest jemu łatwo to utrzymać. Ja siedzę na jego kościach. Ja chcę na miękkim siedzieć, nie? Więc tutaj na przeponę mu wjeżdżam, tak, szukam duszenia na przykład. Bo ja wiem, że on, żeby uciec z tego, to musi zepchnąć moją nogę i się odwrócić. Tak? Jak się odwróci, to ja wtedy to wykorzystuję. Więc mogę teraz wykorzystać tą presję po to, żeby złapać kołnierz, tak? Żeby złapać duszenie. I teraz jak on ucieka mi z tej presji, tak? To ja łapię drugą ręką, tak? Do duszenia. Tu, albo czasami mogę być tu. Tak? I tutaj takie fajne duszonko też zrobić. Więc presja może być kolanem, może być barkiem, tak? Może być biodrem, różnie. Niektórzy są tutaj, nie? W takiej pozycji. I teraz, jeżeli ja biodrem wjadę na jego głowę, to on już czuje się niekomfortowo, tak? Ja mogę obracać mocno jego głowę, może mogę brzuchem go kontrolować. I co on robi? Zobaczcie, jak on mnie złapał z tyłu, ta ręka jak wysoko poszła. Dziękuję bardzo. Ja już mam tą rękę do dźwigni. Co nie? On już się odsłania. Dlaczego? Czuję presję, próbuje cokolwiek zrobić. Tak? Osoba z dołu też często to wykorzystuje, żeby uciec, nie? Ja robię presję, on wystawia rękę, ja idę do ręki, on ucieka. Też tak może być. Tak? Więc taki podwójny blef. Jak jeszcze możemy zrobić presję? Tak? Nie tylko poprzez jakąś tam niewygodną pozycję na szyję, czy na brzuch, czy coś takiego, ale poprzez samą kontrolę. Tak? Na przykład on jest w żółwiu. Tak? Ja robię tutaj cały czas kontrolę i poprzez to, że ja cały czas się poruszam, cały czas zmieniam pozycję, tak? Cały czas go kontroluję, to ja mogę wywoływać na nim presję. On nie może z tego nic zrobić, tak? Próbuje na przykład łapać mnie za nogę, tak, tu. Ja teraz jak zjadę biodrem do jego barku, to on aż czuje dźwignię na bark, nie? I cały czas robię presję, jego głowę zgniatam, tak, i to może być też bardzo męczące. To tak też możemy wywoływać presję na przeciwniku. Więc presja to nie jest tylko gniecenie barkiem na szczenę, nie? To jest
Po prostu to są różne pozycje, w których przeciwnik czuje się bardzo niekomfortowo i w której on chce uciec i często przez to, że ja wywołuję na nim presję, on popełnia błąd. Tak? Ja liczę na to, że on przez to, że mu będzie niewygodnie, popełni błąd. Odkryje się, wystawi rękę, wystawi szyję, tak? Nawet w żółwiu, mimo tego, że ja nie jestem na jego brzuchu, ale poprzez to, że ja kontroluję jego biodra na przykład, to on zacznie podnosić barki, zacznie odsłaniać szyję. Ja wtedy mogę to wykorzystać, żeby go zadusić.